Zaczniemy od tego. Instruktor pierwszej pomocy to nie to samo, co ratownik medyczny. Tak, nie to samo i właściwie cieszę się, że od tego zaczynamy rozmowę, bo pierwsza pomoc to nie jest ratownictwo. Koledzy medycy mają zupełnie inne zadania niż świadkowie zdarzenia, czyli my wszyscy. I ja zawsze dlatego protestuję przeciwko nazywaniu mnie ratowniczką, bo kojarzy się to z Supermanem, z osobą, która musi umieć niesamowite rzeczy i mieć ze sobą mnóstwo sprzętu. Natomiast pierwsza pomoc to jest wszystko, co mogę zrobić gołymi rękami na miejscu zdarzenia, czyli każdy z nas w zasadzie. I dlatego chciałabym to podkreślić, że każdy może być ratownikiem. Wybrzmiało to na początku naszego spotkania. Mamy opory przed udzielaniem pomocy, nie umiemy, boimy się, że zaszkodzimy? Ogromne. My z naszego doświadczenia tak naprawdę też widzimy i mam nadzieję, że wiele osób to też by potwierdziło, że ludzie nie pomagają w zasadzie głównie dlatego, że się boją. Boimy się po pierwsze tego, że kogoś skrzywdzimy. Że zaszkodzimy. Doprowadzimy do jeszcze gorszego stanu, tak? Tak, oczywiście. Ja zaraz mogę to rozwinąć. Po drugie, boimy się krytyki, bo w zasadzie jesteśmy tak wychowani, że każdy błąd jest karany krytyką. I po trzecie, boimy się ośmieszyć. I wszystkie te trzy problemy rozwiązuje wiedza, dlatego cieszę się, że rozmawiamy o lekcjach w szkołach, bo lekarstwem na lęk jest wiedza. Zawsze. A wracając do tego, czego boimy się, że co zrobimy? Po pierwsze, boimy się, że pogorszymy stan. I ja zawsze mówię swoim kursantom, słuchajcie, jeżeli macie kogoś, kto nie oddycha i jego serce nie bije, gorzej już nie będzie. I oni się wtedy pytają, a jak złamiemy żebro? To właśnie, podczas kursu BHP zazwyczaj to jest. A jak połamiemy żebro, bo za mocno naciskamy? Może tak być. Nie ma co ukrywać. Może się zdarzyć tak, że żebro się złamie i lepiej być żywą osobą ze złamanym żebrem niż nieżywą osobą, która jest w całości. A ja miałam kiedyś złamane żebro i jeden problem jest w zasadzie z atakami śmiechu i z kasłaniem. Ale jak słyszymy, nasz gość się uśmiecha, co państwo także słyszą. Mówimy o lekcjach nauki, udzielania pierwszej pomocy w szkołach na lekcji wychowawstwa, czy tej lekcji wychowawczej, godziny wychowawczej. Wiem, że przeświadczenie takie sprzed lat było, że dzieci mogłyby nas, dorosłych, zawstydzić. Wiele takich przypadków, nazwijmy to spektakularnych, choć to normalne zachowanie, że dzieciaki ratują rodziców dorosłych w domu. Jak to jest z naszą wiedzą dorosłych udzielania pierwszej pomocy? Nasza wiedza w tej chwili jest słaba. Docelowo wszystkie organizacje zajmujące się bezpieczeństwem rekomendują, że powyżej 80% społeczeństwa powinno być przeszkolone i wtedy wszyscy jesteśmy bezpieczniejsi. No nie jest tak. Między innymi właśnie dlatego, że wszyscy się boimy. Natomiast dzieciaki fantastycznie reagują na naukę pierwszej pomocy. Oczywiście pod warunkiem, że to jest robione sensownie i przez osoby, które się na tym znają. Nawet przedszkolaki są w stanie się nauczyć, oczywiście na mniejszym fantomie niż tutaj mamy. Och, zdradziłam, przepraszam. Już został przedstawiony nasz gość. Dobrze. Ale nie mają z tym żadnego problemu, bo dzieci nie mają tego, co my mamy. To znaczy nie boją się oceny w ogóle. Tych oporów takich nie od razu. Nie mają oporów, bo też nie mają wyobraźni, więc tak. Nasza wyobraźnia generuje już takie scenariusze, że jak z horroru. A dzieciaki po prostu, jak im się powie, że mają nacisnąć, to naciskają i już. Nie ma tego strachu, tej paniki, która też nam towarzyszy, bo nie wiemy, jak się zachować. A to z kolei wynika z braku wiedzy, o czym pani mówiła. No to powiedzmy, jakie są te najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy? Przede wszystkim najlepiej jest się przeszkolić. Dlaczego to mówię? Bo to, co mamy w rękach, wyćwiczone kilkadziesiąt razy, to zostaje i zmniejsza stres przez to. My uczymy też schematu takiego postępowania, który zawsze jest taki sam, bo właśnie wszyscy, którzy uczą pierwszej pomocy, wiedzą, że to jest tak stresujące, że wiadomo, że nam cała wiedza nam ucieknie. No i tutaj też w jednej chwili musimy podjąć decyzję, prawda? Z tą decyzyjnością często w takiej stresującej sytuacji nam, nieprofesjonalistom, jest trudno. Dlatego tak naprawdę część decyzji się można zdjąć z siebie, bo pierwsze, co trzeba zrobić, to sprawdzić, czy jest bezpiecznie dla nas. Dla nas jako osoby ratującej, bo dobry ratownik to jest żywy ratownik. Taka sama zasada jak podczas wypadku kolizji na drodze, prawda? Tak. Dbamy o swoje bezpieczeństwo. Tak, bardzo, i to jest przede wszystkim, bo jeżeli mi się coś stanie, to ja już nikomu nie pomogę. A ja jestem wyszkolona, więc ja muszę bardzo o siebie dbać przez to. Druga zasada, drugi krok w pierwszej pomocy to jest po pierwsze poprosić kogoś do pomocy, po drugie, bo zaraz będziemy zajęci, nie wiadomo co się wydarzy przecież, tak?
Po drugie, sprawdzić stan poszkodowanego, bo czasem osoba, która na przykład leży na ulicy, potrzebuje naszej pomocy, ale czasem nie potrzebuje, bo jak się jej zapytamy, czy chce, żebyśmy jej pomogli, to odpowie, że nie. Więc podchodzimy do takiej osoby i po prostu pytamy, co się stało, otwórz oczy. I wtedy widać już od razu, z czym mamy do czynienia, bo jeżeli ktoś w ogóle nie reaguje, to wiadomo, że już jest problem. A jeżeli powiem na przykład, jak ostatnio miałam taki przypadek, pani się ocknęła i powiedziała, że ma epilepsję. Już wszystko wiemy, tak? I po zbadaniu stanu poszkodowanego po prostu trzeba zadzwonić, tu wracamy do naszego numeru alarmowego, trzeba zadzwonić po pomoc. I tu też są określone zasady, jak się zachowywać. To już wiem, że dzieciaki w przedszkolu, w szkole podstawowej też mają, jak rozmawiać z dyspozytorem numeru 112. Tak, oczywiście, natomiast ja zawsze też powtarzam, że dyspozytor jest twoim przyjacielem, bo jemu też zależy na tym, żeby pomóc. Więc dzwonimy na 112 albo na nasze polskie stare, dobre 39. I to, co jest najważniejsze z punktu widzenia zespołu, to jest po prostu, gdzie jesteśmy, co się stało i w jakim stanie jest poszkodowany, ponieważ od tego zależy to, co się wydarzy dalej. Natomiast nie bójmy się, jeżeli nie wiecie, nic się nie stanie, dyspozytor się dopyta. I czekamy na kolejne dyspozycje, nie rozłączając się, bo to pamiętam. Oczywiście, ale to też jest super, że dyspozytorzy są tak przeszkoleni, że powinni nam móc pomóc zdalnie. Mm-hmm. Był zresztą ostatnio taka sytuacja, że dyspozytor instruował kogoś przez... Więc nie jesteście w tym sami. Zawsze ktoś przy was jest. Jest ta pomoc. No właśnie. Zawsze. I z tej pomocy próbowało skorzystać w ubiegłym roku prawie 22,5 miliona. Tyle połączeń, tyle razy przychodzących zarejestrowano w centrach powiadamiania ratunkowego w Polsce w ubiegłym roku, bo tak dokładnie nazywa się ta instytucja. Przede mną znajduje się Ania też, czyli są dwie Anie. I Ania nam pomoże pokazać, jak powinien cały taki system udzielania pierwszej pomocy wyglądać. Jest to bardzo proste, pod warunkiem, że się to kilka razy przećwiczy. A no właśnie, o czym powinniśmy pamiętać? Przede wszystkim, jeżeli widzimy kogoś, kto jest, czyjego stanu nie mamy pewności, przede wszystkim bezpieczeństwo, tak jak mówiłam. Punkt drugi. Bezpieczeństwo własne. Własne. Punkt drugi. Prosimy kogoś o pomoc. O, pan tutaj tak ładnie nam robi zdjęcia, to ja bym pana bardzo poprosiła, żeby pan przy mnie został. Halo, co się stało? I teraz osoby, które nas nie widziały, ja popukałam Anię po ramieniu, ponieważ jeżeli ona na przykład nie słyszy, to samo pytanie nie wystarczy. Mhm. No i wyobraźmy sobie, że pani Ania nie odpowiedziała, to ja teraz proszę pana, który już wcześniej przygotował telefon, żeby filmować, się... tak? To włączamy pana w akcję, tak? Ja założyłam w międzyczasie rękawiczki, bo to jest też moje bezpieczeństwo. I teraz uwaga, odchylam głowę Ani do tyłu, czyli to się nazywa udrażnianie dróg oddechowych, bardzo to polecam. Dwa palce na żuchwę, ręka na czoło. I głowa odchyla się do tyłu, to jest ruch taki wzdłuż osi kręgosłupa. Tu nie możemy nic pogorszyć, a bardzo polecam, bo to jest najprostsza sytuacja, w której nasza najprostsza rzecz, jaką możemy zrobić, żeby komuś ratować życie, bo teraz umożliwiliśmy oddychanie tej osobie. Bo jak ona leży nieprzytomna, to nie ma jak oddychać, a teraz właśnie zacznie oddychać. I uwaga, sprawdzam, czy oddycha. Teraz się będę pochylać i uchem słucham, czy jest... Czy coś słychać? I patrzę jednocześnie na klatkę piersiową. I jeżeli nie wyczuwam oddechu, to tutaj tego pana bardzo miłego proszę, żeby zadzwonił na numer 112 i powiedział, że mamy osobę nieprzytomną, nieoddychającą. Teraz odsłaniam klatkę piersiową, co zawsze jest mnóstwem heheszków w grupach wszystkich, niezależnie od wieku, nie tylko gimnazjaliści. Dlaczego? Dlatego, że jak mam gołą klatkę piersiową, widzę, co mogę zrobić. Będę robić 30 ucisków na 2 wdechy. I na zmianę, to tak naprawdę są rzeczy bardzo proste, pod warunkiem, że się spróbuje, bo tak. Inaczej się nie da. Inaczej się nie da. Środek klatki piersiowej znajdujemy na oko. Przykładam do tego środka klatki piersiowej jedną rękę, przykładam drugą, pochylam się i teraz będzie słychać klikanie. Ja zrobię na razie kilka tylko ucisków, żeby nie zagłuszyć. To klikanie to jest, to na fantomie słychać, że to jest dobra głębokość. Ucisków 30,
Potem wykonuję dwa wdechy i tutaj znowu moje bezpieczeństwo się pojawia, ponieważ wzięłam do ręki maseczkę do sztucznego oddychania. To jest treningowa maseczka. Chodzi o to, żeby osoba, która jest nieprzytaczy tak naprawdę, chodzi o komfort psychiczny i bezpieczeństwo. Ale jeżeli nie mamy tej maseczki, możemy podjąć taką decyzję, że absolutnie możemy to bez maseczki. Szczególnie jeżeli to są nasi bliscy, na przykład w domu. I uwaga, teraz też będzie słychać, mam nadzieję. Wykonam dwa wdechy na odchylonej głowie i zatkanym nosie. Mam nadzieję, że będzie słychać. Wykonam dwa wdechy i zaczynam robić znowu 30 ucisków. I robimy to do przyjazdu pogotowia. Ponieważ niestety najczęściej to jest sytuacja, która się wydarza jako pierwsza.